na chwilę zaczęło się takie mieszanie jakby w tym wszystkim i było, jestem za, a nawet przeciw. Nie, panie pośle, pytanie. Proszę pozwolić, ja panu nie przeszkadzałam, proszę pozwolić, żebym mogła też spokojnie się wypowiedzieć. Otóż pan powiedział, że jest w polityce od 3 lat, ja jestem w polityce od lat 13 i doskonale wiem, że po raz pierwszy jako ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość stworzyło nową jakość w polityce. Tę nową jakość polegającą na tym mianowicie, że deklaracje, obietnice składane Polakom w okresie wyborów parlamentarnych potraktowaliśmy jako ugrupowanie bardzo poważnie. Proszę zauważyć, wszystkie deklaracje zostały przez nas spełnione. I oto pojawiła się nowa piątka Prawa i Sprawiedliwości, która tak naprawdę jest odpowiedzią na oczekiwania Polaków. I tutaj też chcę uspokoić i pana posła, i słuchaczy radiowej jedynki, że pieniądze na te punkty programowe mamy zabezpieczone i ustawa budżetowa sprostuje, nie została dopiero co znowelizowana, przyjęta. I jeśli chodzi o środki finansowe, jesteśmy przekonani, mamy to policzone, że nowelizacja budżetu nie będzie konieczna. Mogą natomiast być potrzebne pewne przesunięcia, które mogą się odbywać na poziomie poszczególnych resortów. Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa i mało tego, nie dzieje się tak, jak próbują tutaj jakby siać niepokój posłowie opozycji, że odbieramy komuś, żeby komuś dać. Tak nie jest. To są pieniądze, które zyskujemy. Poseł, chyba tak jest. Nie jest tak, chyba panie redaktorze? Tak jest, dlatego, bo skoro premier mówi o tym, że to wszystko dzięki rosnącej ściągalności VAT-u, no to komuś państwo odbieracie. Złodziejom i mafią, panie redaktorze, oczywiście. I tutaj przypomnę fantastyczną informację, która dotarła do nas wszystkich wczoraj, 5 marca, mianowicie Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, instytucja niezależna, instytucja, która przygotowuje raporty dla instytucji europejskich, Unii Europejskiej, wykazała jasno, że luka VAT-u w porównaniu z rokiem 2017 do 2018 z prawie 15% spadła do 7%. No ja jestem też ciekawa, byłam ciekawa wczoraj, jestem wciąż ciekawa, jak na to odpowiedzą teraz politycy totalnej opozycji, którzy zresztą tak się sami nazywali na pierwszym posiedzeniu Sejmu, że będą negować wszystkie nasze posunięcia i wszystkie propozycje rządu Prawa i Sprawiedliwości i rzeczywiście w tym są konsekwentni i to właśnie robią. Co będą teraz mówić, bo przecież państwo z opozycji przedstawialiście zupełnie inne dane, ale dzisiaj chyba nie będziecie kwestionować raportu przygotowanego przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, które, tak jak powiedziałam, jest jednostką zupełnie niezależną. Jak powiedział wczoraj pan premier Morawiecki, nie jest to instytucja, która by często wysyłała do nas kartki z pozdrowieniami. To koniec cytatu. Natomiast rzeczywiście bardzo dobra wiadomość. I jeszcze inna świetna wiadomość, która do nas dotarła na początku roku, że deficyt budżetowy państwa za rok ubiegły okazał się być niższy o blisko 10 miliardów złotych. Pokazujemy, że naprawdę dbamy o grosz publiczny, naprawdę rozwijamy gospodarkę. Aczkolwiek i troszczymy się o portfele Polaków. Aczkolwiek warto powiedzieć również a propos realizmu pana premiera, że mówił o tym, iż jednym z skutków wprowadzenia tego pakietu może być jednak wzrost deficytu budżetowego w roku 2020-2021. Pierwszym nie precyzował do jakiego stopnia, obiecywał, że zmieścimy się w tym. Tak, ja myślę, że jest to taka forma zabezpieczenia, bo zawsze jednak no, trzeba brać pod uwagę różne scenariusze. Na chwilę obecną mamy to policzone. Opozycja, no nie totalna chyba, ale opozycja. Klub poselski Kukiz 15, Robert Mordak. Opozycja mówi, że to jest kupowanie wyborców przez PiS. Pan postrzega to? Ja, podobnie? Panie redaktorze, może bym się odniósł do tych wypowiedzi. My staramy się być opozycją konstruktywną. I to wszystko, o czym mówiła pani poseł, nie do końca jest prawdą. Przede wszystkim to spełnianie obietnic. Może warto byłoby przypomnieć. Oczywiście program 500+ na drugie i kolejne dziecko, na którym
na którym wy opieracie całą swoją narrację, całą retorykę i twierdzicie, że... No to nie jest prawda, programów mamy bardzo dużo. Ja przepraszam, nie, tak, programów jest dużo, tylko spełniliście ten jeden, jedyny. Ja przypomnę, może przypomnę, na przykład obiecywaliście obniżenie VAT-u, nie obniżyliście VAT-u. Obiecywaliście na obniżenie... Część artykułów został obniżony, a panie na część pośle. Został podwyższony. Ale przepraszam, niech pani mi da dokończyć. Proszę bardzo. Może warto też powiedzieć wreszcie obywatelom, skąd się bierze luka VAT-owska. Jak to się dzieje, że pieniądze z VAT-u wypływają z budżetu państwa? Otóż, proszę państwa, one są w urzędach skarbowych wypłacane przestępcom. Musi Urząd Skarbowy współpracować z przestępcami, żeby oni odzyskali nienależny VAT. I tutaj pani twierdzi... może ja dokończę. No, nie kwestionowałem tego, co państwo mówią. Pieniądze w budżecie biorą się z podatków generalnie i z tego owego podatku VAT. Żeby wpłynął podatek VAT, musi się rozwijać gospodarka. Mieliśmy obiecywany taki pakiet elektromobilności, czyli Polska miała wejść w nową fazę rozwoju, mieliśmy produkować samochody elektryczne. Z tych obietnic nic nie pozostało. Jeśli chodzi o inne obietnice, ja przytoczę może tylko to, co się dzieje w moim okręgu radomskim, numer 17. Mówimy o połączeniu małych miejscowości jakimś systemem busów, które zapewnią komunikację, a tymczasem rząd nie jest w stanie wyremontować drogi kolejowej Radom-Warszawa. Są obietnice na rok 2022. Ludzie z Radomia do Warszawy jeżdżą 3 godziny pociągiem przed wojną. Lux torpedą napędzaną węglem. Jechało się godzinę, pani poseł. I to są mankamenty, niedotrzymywanie obietnic. W Radomiu obiecywaliście wybudować siedzibę Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pan wiceminister Skurkiewicz takie obietnice serwował obywatelom. Nic z tego nie wyszło i podobnie jest w kraju, żeby spełnić te obietnice. I poza tym to są jakieś obietnice w perspektywie tuż przed wyborami. Nie wiadomo, czy ta 13 pensja, czy ta 13 emerytura to ma być na stałe, czy tylko jednorazowo przed wyborami. Było powiedziane, że chcemy, aby było na stałe. Ale chcemy. Tak, takie drobne słowo chcemy, prawda? Czyli chcemy, czy a będzie. A pan oczywiście będzie poddawał teraz wątpliwości. Nie, a teraz kolejna sprawa. Chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę, że ten zwrot VAT-u to nie jest w 100% działalność przestępcza. Bo z tego, co pan powiedział, wynikałoby, że każdy, kto... Ja tylko mówię o dziurze VAT-owskiej. Panie pośle, prawda? Uczynił pan konkretny zarzut pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej. Pani poseł, ja nikomu nie robię żadnych zarzutów. No to proszę odsłuchać swoją wypowiedź. To pani powiedziała, że jest jeszcze luka VAT-owska 7 czy ilość procentowa, czyli nie byliście w stanie uszczelnić wypływu pieniędzy poprzez urzędy skarbowe do kieszeni przestępców. I te zapewnienia, zaklinanie rzeczywistości, że my dotrzymujemy słowa, nie mają pokrycia w tym, co się do tej pory działo. Jesteście niewiarygodni. Ale już odnieśmy się do tej piątki, którą państwo nam przedstawili. To już samo to zwolnienie ludzi do 26 roku życia, którzy podejmują pierwszą pracę, to już możemy dzisiaj przeczytać, że nie wszyscy będą zwolnieni. Ci, którzy zarabiają za dużo, to nie. A szczegóły projektu będziemy przedstawiali. Ci, którzy zarabiają za dużo, nie, proszę państwa. To jest podtrzymywanie. Ja nie jestem złośliwy. Ja bym proponowała uspokoić się. To jest moja rola. Żebym ja wytykał niedociągnięcia ale w tych emocji, obietnicach. Panie pośle. Nie, ja się w ogóle nie denerwuję. Dobrze, to ja chciałbym, żeby ludzie nie płacili podatku. Uspokojenia takiego totalnego. Proszę państwa o jedno. Połączmy się z Białymstokiem. Jacek Żalek. Pomoże pan? Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór.
ta dyskusja tak naprawdę zmierza do tego, żeby okładać się, mam wrażenie, pałami na tej zasadzie, bo to są takie pały propagandowe. My musimy zejść na ziemię, a zejść na ziemię to znaczy ocenić zasługi tego rządu i ewentualnie wskazać uchybienia, możliwości działania. I wtedy ta dyskusja będzie dyskusją rzeczową. W przeciwnym razie ona nie otwiera na jakikolwiek dialog i tak naprawdę z punktu widzenia naszego słuchacza ona jest po prostu męcząca. Dlatego, że można udowodnić wszystko. Nie jesteśmy najszybciej rozwijającym się państwem na świecie. To prawda. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w całym świecie, bo przez ten świat rozumiem Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Chiny i większość rozwijających się państw na czele z naszym głównym sąsiadem Niemcami, przeżywają głęboki kryzys. Głęboki kryzys. I na mapie tego kryzysu Polska jest jednym z nielicznych państw, które osiąga sukces gospodarczy. I to są obiektywne czynniki, które pozwalają nam wpisać się racjonalnie w dyskusję o tym, jak powinniśmy ten sukces gospodarczy przekładać na powodzenie mieszkańców naszego państwa. Jeżeli odpowiemy sobie tak, mamy sukces gospodarczy, który jest osiągnięciem tego rządu, zapobiegliwości Polakom, przedsiębiorczości Polaków i wspaniałej, ambitnej pracy naszych przedsiębiorców, podzielmy się sukcesami tych osiągnięć gospodarczych ze społeczeństwem. I Prawo i Sprawiedliwość i obóz Zjednoczonej Prawicy mówi, jak chce się podzielić tymi sukcesami. Ale mówiąc o tych sukcesach gospodarczych, mówiąc o możliwościach podzielenia się tymi sukcesami, my wcale nie mówimy, że zaczęliśmy rządy 3 lata temu w sytuacji osiągnięcia niesamowitego poziomu rozwoju gospodarczego. Przeciwnie, nie. Krytykowaliśmy naszych poprzedników za to, że nie wykorzystali szans, możliwości rozwojowych, bo wtedy świat wychodził z głębokiego kryzysu i zamiast te środki, które mogliśmy wykorzystać na to, żeby rozwijać społeczne aspiracje Polaków, my te pieniądze poprzez pobłażliwość rozdawaliśmy złodziejom z mafii wyłudzającej karuzeli VAT-owskiej. W wyniku tylko i wyłącznie zaniechania władza uznała, że po prostu osiągnęła już poziom boskości, nie musi niczego robić. Ma media, ma sądy, ma wszystko, ma opozycję spacyfikowaną i może uprawiać propagandę. I dzisiaj my właśnie doświadczamy tej brutalnej propagandy, tego myślenia z poprzednich rządów. Nie chcemy propagandy, chcemy rozmawiać. Jeżeli opozycja ma lepszy pomysł, jak podzielić się tym sukcesem gospodarczym, jak wydać te pieniądze inaczej, to rozmawiajmy o tym. Natomiast propaganda przywołana tutaj przez kolegę z Platformy Obywatelskiej, przecież to jest szczyt bezczelności, przywoływanie informacji Gazety Wyborczej, która akurat wrzuca teraz problem onkologiczny, nierozwiązany przez poprzedników, mało tego, doprowadzony do absurdu przez panią minister Ewę Kopacz, która tylko i wyłącznie dlatego przestała być ministrem i została marszałkiem, bo nawet Donald Tusk nie był w stanie zaakceptować sytuacji, w której służba zdrowia pogrąża się w totalnym chaosie i wymyślił, że żeby zatuszować te wszystkie braki, weźmie jej głównego oponenta, czyli pana Arłukowicza, posła wtedy SLD, który przyszedł do Platformy za możliwość fotel ministra zdrowia po to, żeby przyklepać tą nędzę. I teraz, próbujemy się zmierzyć, ja nie twierdzę, że rozwiązaliśmy wszystkie problemy w służbie zdrowia, bo żeby je rozwiązać tak naprawdę, trzeba by było konsensusu społecznego, żeby przeprowadzić dużą reformę systemową. Dosypujemy tych pieniędzy i jeżeli są jakieś problemy w prowadzonym szpitalu, o ile się nie mylę, to tam odpowiada za to sejmik. Czyli te konsekwencje, które dzisiaj mają pacjenci, to jest wynik tego, że poprzednia władza w sejmiku na szczęście się zmieniła, czyli Platforma z PSL-em nie była w stanie zaspokoić potrzeb. Dobrze. Na ten rok budżetowy. Przecież to jest oczywiste, ale panie redaktorze, jeżeli my mówimy, jeżeli chcemy rozwiązywać problemy, to mówmy o prawdziwych
gdzie jest istota tych problemów? Kolega z Kukiza słusznie zauważył, że warto by było rozwiązywać problemy podatkowe, że ten sukces gospodarczy nie będzie udało się poprzez uszczelnienie systemu podatkowego, ale teraz my musimy, żeby utrzymać to tempo rozwoju, będziemy musieli sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami rozwinięta gospodarka. My do tej pory korzystaliśmy na świecie z tego, że mieliśmy tanią siłę roboczą, czyli mało zarabialiśmy. Teraz to będzie się zmieniało. Aspiracje Polaków rosną i będą chcieli korzystać z tych osiągnięć, będą chcieli coraz więcej zarabiać. To będzie zmuszało nas do kolejnych kroków obniżania podatków po to, żeby wpływało więcej tych środków. Ja nie twierdzę, że to zrobiliśmy w sposób wystarczający, ale rozmawiajmy, jak to zrobić. Więcej czasu. Niestety. Ja już ale ja muszę odpowiedzieć jedną rzecz, panie redaktorze. Przedtem ja powiem jedną rzecz. Dobrze, jeśli pan poseł pozwoli. Rezygnujemy z drugiego tematu, który zapowiedziałem na początku audycji. Nie będziemy dzisiaj mówili o strajku nauczycieli, aczkolwiek ze smutkiem powiem to, że zapewne będziemy musieli mówić. A teraz Grzegorz Furgo. No muszę panu powiedzieć, że pan jest mistrzem świata, ale to pan jest bezcenny, powiem panu, panie pośle Żalek, bo dzisiaj użył pan takiego sformułowania. Bo dzisiaj to chciałem panu powiedzieć, że to wy macie media, wy macie prokuraturę, wy macie wszystkie instrumenty w garści, wy macie sądy, wyście zrobili skok na wszystkie instytucje państwa. I to za waszych czasów my to rozliczymy. Mamy aferę Skok, mamy aferę Getback, mamy aferę Radomską, mamy aferę Kaczyńskiego. Dzień w dzień ludzie już się nie łapią w tych aferach, które są produkowane u was. I pan śmie mówić tutaj, że opozycja... Pan śmie tak na dobrą sprawę wymagać od tego, żeby opozycja wam przyklasnęła do tego, co wy robicie. Otóż tak nie będzie. No ale wcześniej, panie pośle, mówił pan o tym, że to jest program, jest za aferę, za który trzyma pan kciuki, że to jest program, który ale będzie... Co ma, ale, panie redaktorze, co ma pierwszy na tym właśnie polega, To, żeby Polakom było dobrze. Ale jeżeli słyszę człowieka, muszę to kończyć, jeżeli słyszę po drugiej stronie z Białego Stoku człowieka, który zarzuca bezczelność opozycji, której obowiązkiem jest wytykać błędy rządzącym i zapomniał o tym, przepraszam bardzo, i zapomniał o tym, że dzisiaj te wszystkie instrumenty w ręku są właśnie w waszym ręku. I gigantyczne pieniądze uciekają przez te wasze ręce. I za panie to będziecie odpowiadać. Ja muszę stanowczo... Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Ja muszę zaoponować w sposób stanowczy, ponieważ pan poseł powołuje się na wymyślone afery. Na afery tak naprawdę kreowane przez jedną z gazet, która to gazeta się skompromitowała, bo tworzyła aferę, której nie było. I tak jak nie jestem zdziwiona, że posłowie totalnej opozycji mówią o piątce Kaczyńskiego, o piątce Prawa i Sprawiedliwości, że jest to korupcja polityczna, chociaż wcześniej mówili, że to są ich pomysły, tak jestem bardzo zdziwiona, że pan poseł ruchu Kukiz 15 powiedział to, co powiedział przed chwilą. Chciałabym pana zapytać, panie pośle, czy pan nie chce, żeby Polacy korzystali z owoców wzrostu gospodarczego? Czy pan uważa, że nie powinniśmy wspierać rodzin, że nie powinniśmy wspierać młodych ludzi, że nie powinniśmy wspierać osób starszych i słabszych? Pan poseł, państwo nie wiem, czy to widzą, teraz się uśmiecha. Pan poseł z tego, co wiem, jest architektem i pan przedstawił taką dość szczególną architekturę finansową. Nie wiem akurat skąd taka wizja. Panie pośle, proszę najpierw pozwolić mi skończyć. Natomiast, panie pośle, nie spodziewałam się akurat po przedstawicielu tego ugrupowania, które pan reprezentuje, że pan będzie próbował negować i wmawiać naszym słuchaczom, negować to, co proponujemy, mówić, że nie dotrzymaliśmy żadnej z obietnic. Przecież to ja pana przepraszam, ale powiedział pan jeszcze raz, po raz kolejny pana proszę, aby pan odsłuchał to, co pan dzisiaj powiedział. Polacy pana słuchają, słuchają pana słuchacze radiowej jedynki i pewnie przecierają oczy ze zdumienia, bo przecież ja mówiłam o tym... Zadała pani pytanie. Tak.
nasz czas dobiega końca. Ja może, pozwolimy odpowiedzieć? Tak, ja może jedną minutkę. Proszę. Ja bardzo chętnie odpowiem, ale może też... Robert Mordak, Kukiz 15, ale minuty. Dziękuję za tą wypowiedź też panu posłowi Żalkowi, bo on tylko potwierdził te tezy, o których ja mówiłem, że to pieniądze do mafii VAT-owskich wypływały przez urzędy skarbowe. Pani poseł raczyła to kwestionować. Z panem Żalkiem jakby jest inna płaszczyzna tutaj do dyskusji. Więcej jest tych może punktów, fakt, że panowie się punktów nie widzą, stycznych. Pomaga, możliwe. Możliwe. I ja się zgodzę z tym, że Polska jest na jakiejś ścieżce rozwoju, która rokuje dobrze na przyszłość. Natomiast jeżeli my, jednocześnie pan poseł twierdzi, że Niemcy są w kryzysie, że Europa Zachodnia jest w kryzysie, to ja chciałbym, żeby nasze państwo, nasza gospodarka była w takim kryzysie, gdzie się produkuje ileś tam rodzajów samochodów, gdzie są koncerny, które produkują chemiczne, które produkują właściwie wszystko od pineski do farby, którą malujemy ściany. To wszystko jest importowane do nas, możemy kupić w supermarketach. Państwo przejdą, zobaczą, ile tam jest polskich produktów, a ile jest niemieckich na przykład. I pan poseł i trzeba tęskni dodać, za kryzysem niemieckim. I trzeba dodać, że wartościowo to dochód Niemiec, Francji, wysoko rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich jest dużo większy niż nasz i dlatego Polacy jeżdżą tam do pracy, bo tam się zarabia 4 razy więcej. I to jest to dlatego bogactwo. Dlatego my wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym Polacy będą zarabiali tak, nadzieję, jak zarabiają inni obywatele Unii Europejskiej. Tak, ale panie tego, nie, tego nie udało się zrobić przez te 3,5 roku. Nie chcę być złośliwy, ale też dlatego część polityków jedzie do Brukseli. Jacek Żalek. Panie pośle, ostatnia minuta należy do pana. Czy tutaj jest jeszcze coś do powiedzenia w ramach takiego zrozumienia z przedstawicielami opozycji? Ale oczywiście, że tak. Proszę, no i ten spokojny głos. O to mi właśnie chodziło. O to mi właśnie chodziło, żebyśmy ustalili punkt wyjścia. My zaczynaliśmy w sytuacji, w której zostało rozgrabione nasze mienie po 89 roku, bo to nie było żadne prywatyzacji, tylko pełna po prostu rozgrabienie tego majątku. Zarabialiśmy nieporównywalnie mniej. Byliśmy traktowani jako tania siła robocza i teraz postawiliśmy na samodzielny rozwój. Samodzielny, który daje nam przewagę nawet nad Niemcami. Proszę zwrócić uwagę. 4 lata temu Niemcy rozwijały się, mimo tego, że są rozwiniętym państwem, szybciej niż Polska. Dzisiaj Niemcy rozwijają się 6-krotnie wolniej niż Polska. To znaczy inaczej. Polska pośle. Rozwija się 6-krotnie szybciej niż Niemcy. Dobrze. To znaczy, że jeszcze, my skracamy ten dystans. Skracamy do Niemiec ten dystans. Bardzo skracamy swoje wypowiedzi i znajdujemy ten punkt wyjścia, ale ze studia już. Dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej debacie. Naszymi gośćmi byli tu w Warszawie Anna Borowiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej, Robert Mordak, poseł Kukiz 15, dziękuję a w Białymstoku Jacek Żalek, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Kłania się Marek Mądrzyński.